Moi drodzy szanowni widzowie, koniec jest bliski. Koniec wakacji przynajmniej, bo zostało nam jeszcze parę dni, a ja tymczasem, no właśnie, ponownie te miesiące wakacyjne okazały się być niezbyt aktywne wbrew pierwotnym oczekiwaniom, chociaż kto wie, przecież mamy jeszcze parę dni. Witajcie moi drodzy. Widzowie, wiem, powtórzyłem się. Jestem Michał, a to jest kolejny odcinek z Gzaptie. No i właśnie, tak jak powiedziałem przed chwilą. Niestety, ale. Ale najzwyczajniej w świecie. No coś tutaj poszło ewidentnie nie tak. Kolejny prawie że dosłowny równy miesiąc minął od poprzedniego odcinka. A miał to być coś tam w grudniu ocenowy czasowy pokazywać się filmy w sierpniu, no ale przede wszystkim w dużej swojej ilości. No ale właśnie, wiecie, o jakich problemach wiecie w sumie doskonale. Nie można. Nie jestem w stanie tego za bardzo zrobić. W sensie, że to znaczy jestem, ale no właśnie, mam też osobiste porachunki rozrywkowe, jeżeli o to chodzi. No już jak się akurat okazuje, mam z głowy ten cały maraton Jamesa Bonda. No i tego typu sprawy, no co do ogólnego mojego zarysu tego, jak dotyczącego, no właśnie, odsyłam was do mojego kolejnego pseudovloga, którego możecie znaleźć, do którego link znajdziecie w opisie. No ale w każdym razie, no, kolejny odcinek Zaptie, a w nim, no oczywiście będziemy kontynuować swoją pracę szeryfową. Tak więc, już klikam continue i wchodzimy do gry. Zapraszam do oglądania. No i dobra, jesteśmy już w grze. Tym razem zacząłem, jak zapewne mogliście zobaczyć, patrząc w niebo. No i właśnie. Co dzisiaj zrobimy? No wykonamy sobie kolejną misję, jaką, no osobiście sobie tutaj grając i wykonując poza nagrywkowo różne razie zadania poboczne, okazuje się tak briefingowo, że jest to oficjalna misja polegająca na śledzeniu jakiegoś typa, by móc go ostatecznie zaciukać. Jak to mówiąc po staropolskiemu. Której to specjalnej misji nie udało mi się wykonać niestety, bo zajmowała ostatecznie zbyt dużo czasu, ale tym razem postaram się ją jak najbardziej zrobić. No i jak zapewne widzicie, tym razem gra działa nieco płynniej niż działa wcześniej, a to dlatego, że nieco, no, przełączyłem jakość graficzną na nieco niższą, dzięki czemu gra działa w taki oto płynny sposób teraz. Chociaż wy tego nie odczujecie, bo ustawiłem sobie na 30 fpsów nagrywkę. Tam mamy kolejną misję, jak się okazuje, z tym, z udziałem tego, ale to nas nie interesuje. Mamy oczywiście premiera załączonego teraz, żeby nas kule nie trafiały. Tutaj jeszcze parę rewolwerów. No kurde, ślinie się po prostu do tych z większą ilością amunicji, ale niestety się nie da. No podstawowy rewolwer ma... Ej, zaraz, co jest? Ten... Pistolet księcia. Wcześniej go nie było. Pewnie został dodany w aktualizacji, którą kompletnie przeoczyłem. Okazuje się on zadawać wyjątkowo duże obrażenia, ale niestety zasięg ma mały. Więc, no właśnie. Do tego pistoletu niestety sporo mi jeszcze brakuje, ale zaopatrzmy się w ten. Może coś się ciekawego okazać. No,
Ale, no i właśnie, wpierw jeszcze, zanim wykonamy tę misję fabularną, to zobaczę, o co chodzi z tymi znajdźkami, które się tutaj, no na mapie, roi się od nich, no że tak powiem. Ta skrzynia się znajduje dokładnie tam. O! Skok wiary! Udało się. Jestem tuż przy tym. Skocz! Udało się. I mam cię. Pięknie mi się pieniądze teraz zwróciły. Niech to. Niech to! No nie umiem na prostą kładkę wejść. No i właśnie ta umiejętność. Tam widzę najbliższego konia, jakkolwiek to brzmi, zboczeńcy. Nieważne. No i właśnie. W sklepie umiejętnościowym jest coś takiego jak... No właśnie, umiejętność strzelania z konia i... Sądzę, że to powinno nam się przydać, choć takiej misji akurat jeszcze nie rozegramy. Ale sądzę, że... No właśnie. No, możemy nauczyć się zawsze sprintu, a także jazdy konnej. Następny poziom oferuje... Pozwala na... Strzelanie z konia. Proszę bardzo, wyuczona. I jestem już kompletnie... Jestem już totalnie wyłączony. No. Konizmu. Konnej sztuki walki, zwanej konjitsu, czy jakoś tak. I dzięki temu nie muszę już wcale schodzić z konia, by... Co? Ty draniu! No właśnie tak to działa, jak mogliście się teraz zaznajomić. Zabójca został zabity. Zabić zabójcę, ha. No to niestety ma tylko 4 klipy amunicji. Klipy? Dlaczego powiedziałem klipy? 4... No właśnie, pojemność magazynka. Magazynka, ale no w każdym razie, no magazynka. Magazynka pojemność ma przyjemność mieć. No... Przydałoby się jednak zdobyć na przyszłość tę nieco sporszą ilość pieniędzy, żeby nie było. Tutaj mamy jeszcze 4 te do załatwienia. Ale nie, póki co to my się skupimy na wątku głównym i nie będziemy tutaj się... No. Jesteśmy na miejscu!
Tak więc, mój drogi szefie, zobaczmy, co tam pan do mnie ma. Jest on tam na górze. No i właśnie, o wilku mowa. Follow up. A gang leader is going to meet the other leaders. Follow him to the meeting. Dwa doświadczenia poziomy i 104 i 192 akkesy. No, doda mi się sporo zysku do tego, więc rozpoczynamy misję. I oczywiście wszystko ma być find the guy and follow him without being noticed. No właśnie, tutaj trzeba będzie zacząć, ja przepraszam bardzo, kombinować, żeby się... Żeby nie spartolić sprawy kompletnie. There he goes. O nie. To jest właśnie koleś, za którym muszę podążać. I muszę, ja przepraszam. Mnie nie capnął. Wyjmę nóż, tak na wszelki. Pistolet książęcy, no właśnie, no przekonaliśmy się już, jak on działa oraz jak działa właśnie walka konna na tamtym zabójcy losowym. Lider gangu. Podążę do jakiegoś konkretnego miejsca. Tylko niech mi tutaj nikt nie przeszkadza, proszę. Poruszając się w innym stylu niż ten, można łatwo dać się wykryć do jasnej ciasnej. Oj. Oj! Mam taką ochotę wspiąć się na ten dach. O. Nie mówcie mi, że... Było blisko! I całe szczęście, że gra mi tutaj podpowiada różne rozwiązania. Różne rzeczy, o których powinienem wiedzieć. Jestem już niebezpiecznie blisko niego, jak się akurat okazuje. I dobrze, kurde, że się nie wystawiłem na jego pole widzenia, bo by było bardzo źle. A tutaj jakieś brudne interesy mają przyjemność nawiązywać tutaj dranie. Hu, 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 hu. I bynajmniej, no, tylko stopień do małej intrygi, ja bardzo przepraszam. O, rozdzielili się na chwilę. I teraz idą obok siebie. Pewnie wszystko zagłuszam. Pozwolę się tutaj schować.
No i dobra. A więc jest was trzech. Czteroosobowy gang. Okej. Tak więc zaczynamy rzeź. O. Misja zakończona. Szybko poszło. W takim oto sprytnym miejscu na dachu się kurde zaczaiłem i ich załatwiłem. Na amen. Jestem z siebie mega dumny. Co? I do tego za pierwszym razem to mi się udało. Więc teraz przyszedł czas, aby trochę sobie poskakać po budynkach. Dotarłem na miejsce. Reach all the marks and complete the route within the given time. Sześć doświadczenia mi to doda. Doda. To jest karta. Ale no właśnie. I hop, znako. O nie! O nie! No i wraca. Co? O nie. Strzelają kurde do mnie? A! Masz za swoje. O nie. No to świetnie. Na co szczęście tutaj jest pewna pomoc. Co? O nie. Co? O nie. Teraz tak w taki randomowy trochę sposób, jak że tak powiem, są porozstawiane te przeszkody. Okej. Nie no, to się nie uda. To się nie uda z powodu mojego zbyt... długiego męczenia się z poszczególnymi przeszkodami. Restartujemy więc. I zaczynamy od nowa. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na ostateczną długość nagrywki. Tak naprawdę. Tam ktoś jest. Skakujemy szybko na konia i uciekamy przed tamtym snajperem. Przeciskamy do tego. I do tego. I do tego. I do tego. Tak.
wszyscy dostali, zerowy. Pierdziel ode mnie. Okej, podstawowa porada. Jeżeli przeciwnik nie stoi ci... Nie stoi ci na drodze... ...do checkpointa... To go, kurde, nie tykaj. Bo może to się skończyć w sposób wiadomy. No i tak sobie myślę, że rzeczywiście by mi się ten sprint w sumie przydał. Nie wierzę w to! Ja przepraszam bardzo, ale jak ja to zrobiłem, że pominąłem jeden checkpoint? Jeszcze raz. Tym razem już po raz ostatni. No dobra, jesteśmy w punkcie wyjścia i misja została wykonana. Super. Amunicja mi przywróciła, ale niestety... Życia nikt mi nie przywróci. Jakie to smutne. Misja specjalna. Some enemies are creating terror on the Rami Road. Cut them and only eliminate them. Czyli to samo co jedna z misji fabularnych, aczkolwiek no właśnie. Nie, no w sumie nawet droga ta sama. Tylko nieco inne położenie. No i właśnie, koń. Tam jadą, z tego co mam rozumieć. Wbijamy. O shit! O kurde! Aaa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 
O nie. O nie. O! O nie. Co tu się dzieje na tych drogach? Kolejny powóz znajduje się dokładnie tam. Nie no kurde, zobaczmy czy mi się nagrywa. Tak, nagrywa mi się. Oni jadą tam dalej. Tam są, dogoniłem was. No ale muszę przyznać, że... O, holender jasny. Ile szerokości geograficznej ma ten teren? Ja się zastanawiam, ja bardzo przepraszam. Oj. No i właśnie po to mi była potrzebna mnie... Niech! Serio! Zepsuliście mi idealny plan ataku. Ej, serio? Oni mnie... Nie! Oni mnie prześladują! Ja na was nie mam czasu! Co to ma być? Ja przepraszam bardzo za okrążanie mnie. Wynucha ode mnie! Niech to! Nadal do mnie strzelacie? Najwidoczniej tak. Jadą za mną! Ah! Ah!
No i co? Ilu mam jeszcze zlikwidować, aby mi misję zaliczyło? Oni mają na moim punkcie jakąś obsesję, ewidentnie. Da! No cóż, no tak. No tak. Tego się raczej nie spodziewałem. No tak, tego się raczej nie spodziewałem. No... Niech to... Który to już jest raz? Kolejna... Całkiem rozbudowana misja, która niestety, ale nie zostanie przeze mnie upodrzona na odcinku. No sorry! Ale jest jaka misja fabularna, się udała na jak najbardziej. Więc... no... Nie mam na was czasu, pachoły jedne! Trzech? Jak to trzech? Jak to trzy powozy teraz zaczęły mnie ścigać? Muszę wymyślić ewidentnie taktykę na tę misję. A póki co, to rzućmy tą specjalną misję w diabły. Póki co, raczej ja rzucę tą specjalną misję w diabły. Byśmy mogli wykonać misję główną, oczywiście najpierw wykonując serię zadań pobocznych. I właśnie tutaj okazuje się być kolejna misja schowana. Tutaj coś kombinują. O co chodzi? Stacja Zaptije. Stacja Zaptije zostanie zaatakowana. Obroń stację. No dobra. Tylko że ten rewolwer tak naprawdę zdaje się być nieodpowiedni. Co? O nie. Jazda, mój wierny rumaku. Musimy dotrzeć na miejsce. Prawie jak obrona Banapuru w Far Cry 4, chociaż bez przesady. To jest gra mobilna, nie ma nic takiej efektywności. Obroń stację oraz oficerów. Jazda, jazda, jazda! Dobrze, oj... Dostał po twarzy. A! Okej, teraz ta apteczka będzie mi bardzo pożyteczna! O nie, o nie, o nie, szybko muszę sięgnąć po apteczkę, bo inaczej zginę. C-
co za bandyci! Dzięki za kolejną apteczkę mojej kompanii. Dobrze. Tutaj oni dobrze sobie radzą, jak się akurat okazuje, no. O nie, o nie! Nie no, ten koleś ma na sobie zbroję, poważnie. A! Nie. O nie! Kryć się! Tego nie da się zabić! No i jeszcze on rozsyła dodatkowych przeciwników, no. To się chyba tak szybko nie skończy. O nie. Okej, no i co teraz w tej sytuacji? Trzeba się autentycznie pozbyć tego na powozie. To on ich tutaj właśnie non stop najbardziej przysyła. O nie, o wilku mowa najwidoczniej. Uwaga! Dobrze! Nożem go. Dostali. Uff. Cóż to była za misja, ja przepraszam bardzo. Okej, no i myślę, że na tym zakończymy. Nasz dzisiejszy odcinek, no jak widzicie, mija już dosyć późno godzina wieczorna, więc nie pozostaje mi nic innego, jak się tylko z wami pożegnać. A w następnym przyrzekam, że w międzyczasie uda mi się wykonać tą misję specjalną. O, właśnie tą tutaj. Tak więc co, widzimy się jeszcze w pozostałych dniach sierpnia, o ile to w ogóle wyjdzie. Do zobaczenia. Tak na zawołanie się przywitałem, tak na zawołanie się pożegnałem, kurde.